Siema! Jeżeli oglądacie mnie już od jakiegoś czasu, albo jeżeli odwiedzacie mnie na moich streamkach, co polecam, to na pewno wiecie, że uważam, że robienie zadanek, jeśli chcemy progresować, jest bardzo, bardzo ważne. Nagrałem już kilka filmów, w zasadzie dwa filmy dotyczące zadanek. Jeden filmik to jest mój jeden z pierwszych filmików na kanale. Nazywa się 4 proste zadania, pytania, które pozwolą wam rozwiązać każde zadanie, czy coś takiego, nie wiem. A drugi filmik to jak rozwiązuję sobie puzzle Rusha na 3 minuty. I ogólnie ten filmik chciałbym, żeby pokazał wam, że rozwiązywanie zadań wcale nie musi być jakoś bardzo trudne, nie musi być jakieś ciężkie i nie jest to coś, o czym wy, z czego wy nie jesteście w stanie zrobić, dlatego spróbuję sobie tutaj wbić takim prostym tokiem rozumowania do 40, jeśli chodzi o puzzle Survival. Także będziemy sobie lecieć. Pierwszy będę starał się tłumaczyć, o czym ja myślę i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że będzie to dla was przydatne. Okej, tutaj gramy czarnymi. No i zawsze musimy najpierw patrzeć na szachy. Czy możemy dać jakiegoś szacha, albo czy możemy coś zbić. No i tu faktycznie pionki idą do góry, więc możemy dać mata w jednym ruchu. Tutaj bardzo podobnie jak w poprzednim zadaniu, zastanawiamy się, czy możemy dać jakiegoś szacha. Możemy dać szacha tu, więc oczywiście to nie będzie rozwiązaniem, ponieważ przeciwnik by nam zbił. Rozwiązaniem będzie zbicie tej wieży i danie mata, ponieważ tam dostrzegalny był taki motyw, a mianowicie słabość ósmej linii. Okej, tutaj przeciwnik nam daje szacha. Zauważcie też, że mamy pionka i skoczka, przeciwnik ma trzy pionki, więc nie bardzo chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której tracimy tego pionka, więc jedynym ruchem, żeby tego pionka nie stracić, jest król F5. Okej, tutaj znowu mamy kilka szachów do wyboru, ale tylko ten szach gwarantuje nam mata, ponieważ nasz goniec kontroluje to pole, więc po prostu robimy hops. Ops, i jest git. Tutaj motyw, który jest bardzo, bardzo częsty, a mianowicie zauważcie, że nasze dwie figury robią tak zwaną baterię, więc możemy zbić. No i teraz jak dalibyśmy tu, to stracimy hetmana, więc jest lipa, ale możemy to zbić i wygrywamy partię. Natomiast tutaj dajemy tak, znowu jest ta bateria i teraz korzystamy z tego, że to pole jest kontrolowane tylko jednokrotnie przez przeciwnika, więc możemy poświęcić hetmana, powiedzieć oh no my queen i dać chłopu mata. To zadanie pokazuje, dlaczego warto jest robić zadanka, nawet w przypadku, w którym czujecie, że waszą słabszą bronią są końcówki, ponieważ to jest typowa końcówka, która mogłaby wam się przydarzyć. I tutaj czarne, pomimo tego, że jest równy materiał, wygrywają, ponieważ mogą wykorzystać coś, co nazywamy w szachach przełomem pionkowym. Gramy B4, przeciwnik zbije tym, albo zbiłby tym i wtedy pchamy tego pionka. I teraz nasz pionek jest poza... Jego król jest poza kwadratem, więc po prostu dorabiamy sobie i wygrywamy. Tutaj dokładnie to samo, co miało miejsce wcześniej. Bijemy, święcimy i wygrywamy partię. Okej, tutaj znowu przede wszystkim to jest takie zadanie, które część z was zrobiłoby szybko źle, bo o, wieża za free, fajnie. No ale jak zdobędziemy tą wieżę, no to okazuje się, że wcale możemy nie wygrać tej partii, ponieważ tych pionków przeciwnik ma tyle samo, co my. Więc dużo lepiej jest po prostu dać mu mata, bo zauważcie, że tam hetman, tam jego król był w rogu, był stuszony. Tutaj znowu zastanawiamy się, czy możemy dać jakiegoś szacha. Możemy dać dwa szachy. I co do zasady, jak tylko możemy, to lepiej dawać szachy, które są bliżej króla, ponieważ odcinamy mu wszystkie pola. Ten szach odetnie mu to. I to był po prostu mat w jednym ruchu. Tutaj bardzo podobnie, to znaczy zauważcie, król jest w H8, król jest na H8, ta przekątna jest osłabiona przez niego, więc gramy tu i po prostu matujemy. Tutaj kolejne takie zadanko, które jest bardzo, bardzo częste, a mianowicie zauważcie, ten ruch osłabił czarne pola, a my mamy czarnopolowego gońca, więc znowu warto się zastanowić, czy możemy dać szacha. Możemy dać szacha i teraz mamy motyw osłabionej pierwszej linii, ponieważ ten goniec odbiera ostatnie pole, na które ten król mógłby iść. Więc znamy tu, wygrywamy partię. Tutaj znowu, jak widzicie, chyba każde zadanie do tej pory, poza jednym czy dwoma, co w pierwszym ruchu był szach. I tutaj jest nie inaczej, dajemy takiego szacha. Jeśli król by odszedł tu, albo odszedł tu, to gramy tu. Gdyby król był na H7, to zauważcie, że byłby szach z odsłony. Natomiast tutaj po prostu bijemy i jest git. Tutaj znowu bardzo proste zadanko. Ten król może się ruszyć jedynie tu i tu, przynajmniej w teorii, ponieważ stoi tu hetman, więc musimy dać takiego szacha, który te dwa pola będzie mu odbierał. No i mat. Okej, tutaj znowu warto się zastanowić, czy możemy dać jakiegoś szacha. Nie, drogi widzu, nie chodzi o skoczek D3, ponieważ przeciwnik nam to zbije.
chodzi o tego szacha. I teraz odbieramy to. Gdyby przeciwnik się zasłonił, to zauważcie, że bijemy. Natomiast jeśli odszedł tu, to musimy odciąć te pola. Grając hetman d3 z matem. Znowu, to jest akurat zadanie, w którym nie dajemy szacha, ponieważ nie możemy dać szacha. Możemy dać takiego szacha, ale stracimy wieżę i przegramy. Tutaj trzeba się skupić nad drugą częścią ruchów korsownych, czyli bicie. Możemy to zbić, przeciwnik zbije i wtedy tutaj będzie jego król, a tutaj będzie jego wieża, więc byłaby bardzo duża szkoda, gdybyśmy mogli wejść skoczkiem i zdobyć. Ok, i tutaj jest bardzo podobnie. Zauważcie, gdyby ten skoczek mógł tutaj wejść, to byłyby widełki. Więc zapędzamy króla na pole, na których te widełki będą, robimy hops, zdobywamy i wygrywamy sobie partię. Tutaj jest bardzo podobnie, to znaczy jeżeli widzicie, że macie dwie wieże i jedna wieża odcina króla przeciwnika, to bardzo często dajemy szacha drugą wieżą, przeciwnik odejdzie, teraz ta wieża odcina, więc używamy drugiej wieży, żeby zamatować oponenta i jest super. Tutaj znowu szachy, możemy dać jednego szacha, ale stracimy hetmana, bicia i groźby. I zauważcie, że jak zbijemy, to wydaje się, że jesteśmy do tyłu z materiałem, ponieważ przeciwnik odbije, ma dwie wieże, a ja mam parę gońców i jedną wieżę. I on ma jeszcze gońca. Tylko, że ten pionek jest związany. I teraz zostanie stracona wieża, co by było bardzo, bardzo słabe. Okej, tutaj znowu wydaje się, że ta pozycja nie ma prawa być wygrana ani dla jednej, ani dla drugiej strony, no bo przecież wieża na wieżę, ale ten król jest w bardzo złej pozycji. I jeżeli tylko odcięlibyśmy mu te trzy pola, to moglibyśmy mu dać mata, więc po prostu robimy coś takiego i jest git. Okej, to zadanie jest trochę bardziej skomplikowane, bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że atakujemy tu i zdobywamy skoczka i fajnie. Tylko, że po tym ruchu przeciwnik może się zasłonić. Ale wtedy... sorry. Ale wtedy też możemy to zbić. Wieża zbije, skoczek F6, król tu, tu i wygrywamy. Dokładnie. Okej, tutaj ważna rzecz, czyli gramy kolorem czarnym, nasze pionki idą do góry, więc tutaj skoro mamy takiego pionka, to trzeba go puszować i uważać, żeby ten pionek nie doszedł. Mamy tylko jeden sposób, żeby go zatrzymać. Tu teraz przeciwnik dorabia hetmana, ale zauważcie, że ten król jest w bardzo niefortunnej pozycji i wygrywamy sobie partię. Okej. Kolejne zadanie, które jest dość proste. Zawsze, gdy przeciwnik gra pionkiem na F, to ta przekątna się osłabia. Mamy potężne skoczki, które tutaj kontrolują dużo pól. Więc gramy tak, bijemy, zdobywamy wieżę i wygrywamy sobie partię. Tutaj znowu wydaje się, że mamy bardzo, bardzo dużą lipę, bo przeciwnik ma dodatkowego gońca, ale przez to, że jego król jest w centrum, to musimy go spróbować zamknąć w klatce. Zauważcie, że ta wieża odcina po linii D, więc nie chcemy dać takiego szacha, bo przeciwnik ucieknie i nam zbije skoczka i będzie smutno. Dużo lepiej dać takiego szacha. Teraz używamy drugiej wieży. Bijemy i wygrywamy. Tutaj coś, co jest bardzo, bardzo popularne. Na pewno wielu z moich widzów już to widziało, czy to na moich streamkach, czy gdziekolwiek. Robimy skoczek H3 i teraz oh no, my queen. I mając hetmana wieżę i gońca mniej, wygrywamy partię, bo dajemy oponentowi po prostu mata. Okej. Tutaj znowu zauważcie, że pionek na F5 został ruszony, więc możemy zagrać tak. Teraz dołączamy kolejną figurę do akcji i po tym ruchu trzeba znaleźć bardzo dokładny ruch, a mianowicie po prostu bicie tu, zdobywamy hetmana i wygrywamy partię. Więc nice. To zadanie w sumie jest bardzo podchwytliwe, bo wydaje się, że możemy zbić skoczka i jest po prostu bardzo, bardzo fajnie, ale dlatego też warto jest na początku każdego zadania policzyć sobie materiał. Zauważcie, że przeciwnik ma dodatkowego skoczka, więc rozwiązaniem raczej nie będzie zdobycie tego skoczka, no bo materiał będzie równy i my nie wygramy. Tutaj znowu zauważcie, że ten król jest bardzo taki ściśniony, więc możemy zrobić tu, przeciwnik zbije i dalej nie będzie na żadne z tych pól, nie będzie mógł wejść na żadne z tych pól, więc będziemy mogli zrobić... Ops, ops. No i tutaj taki typowy mat na ósmej linii, tylko że trochę bardziej zaawansowany. Więc spoko. Tu kolejne zadanie, które bardzo często się zdarza, a mianowicie zauważcie, król przeciwnika jest w centrum, więc możemy dać szacha i zdobyć gońca. Tylko że jak damy takiego szacha, to przeciwnik się zasłoni i jak zdobędziemy gońca, to stracimy hetmana. Więc najpierw trzeba to po prostu zbić i teraz zdobywamy figurę i wygrywamy. Okej, tutaj... Cóż można zrobić, drodzy widzowie? Pierwsze, o czym pomyślałem,
to po prostu zbicie. I jak zbije, no to bije. Tylko że wtedy znowu przeciwnik odbije i będzie mieć figurę więcej. Więc kolejną rzeczą, o której myślę, to jest zagranie tu. I zauważcie, że ta wieża nie ma żadnego ruchu i nie może nic zrobić. Więc zbijemy, poświęcimy sobie wieżę za free, ale po tym ruchu zdobywamy, zdobywamy i zdobywamy. Okej, okay. Tutaj zadanie typu proste, bo mamy wolnego pionka, więc go puszujemy, tak jak pan Jaskółka powiedział. No i spoko. Okej, okay, wieża F5, taki trochę losowy ruch. Rzecz, o której myślę, to jest po prostu bicie. Przeciwnik zbije. No i chyba nic złego się nam po prostu nie stanie. Jeszcze mamy taki śmieszny ruch jak skoczek G5 wtedy. Więc ja bym tu zbił. Co, skoczek G5 teraz? I zauważcie, że ten hetman jest zamknięty. To znaczy, jak zagramy tu i przeciwnik to zbije, to my możemy zbić hetmana, on nam to zbije, my odejdziemy, on nam to zbije, my tu zagramy, ale mamy wtedy jakość więcej i wygrywamy, a ten hetman nie ma żadnego ruchu. A po tym ruchu po prostu bijemy i wygrywamy. Ok, skoczek się ruszył z C6, przestał kontrolować to pole, więc pierwsza rzecz, o której myślę, to łubu-dubu. Teraz przeciwnik, jak się zasłoni, to my to zbijemy, on to zbije, wisi mu tu, więc wygrywamy. I teraz właśnie, którego skoczka bici, drodzy widzowie? Tego czy tego? Jak sądzicie? Dokładnie tak. Bijemy tego skoczka, ponieważ jak zbijemy tu, to stracimy wieżę. Więc po prostu bijemy tu i jest fajnie. Pierwsza rzecz, no to skoczek E4 mi się narzuca z prostego względu. Jak zagramy tu, przeciwnik odejdzie, to możemy to zbić, ale z drugiej strony to nie wygląda jak rozwiązanie jakiegokolwiek zadanka. No bo na dobrą sprawę niczego konkretnego nie zyskujemy. Może po prostu skoczek E2, o. Tak, skoczek E2 i atakujemy wieżę, atakujemy hetmana. I jak zagramy skoczek E2, on może zagrać wieża D2, atakuje nam hetmana, ale wtedy my możemy ją poświęcić. I jak on zbije, to my bijemy. I jak on zbije, to my się zasłaniamy i jest git. Więc skoczek E2 tutaj będzie bardzo dobre. Tu bijemy. Tu bijemy. No i spoko. To zadanie wygląda totalnie, totalnie losowo i prosto. Zauważcie, hetman tutaj, więc możemy zbić tego pionka albo tego pionka. No i właśnie kwestia tego, którego. Musimy zbić tego pionka, bo jak przeciwnik odejdzie tu, to hetman G7 i ten pionek będzie kontrolować to pole. Okej. Okay. Tu w sumie to zadanie jest dość ładne, ponieważ zauważcie, wydaje się, że wystarczy zagrać tu i dajemy mata w następnym ruchu. Tylko że no niestety, jak zagralibyśmy tu, to podstawilibyśmy mata. Więc musimy najpierw zbić tu i teraz zauważcie, że ten pionek jest związany, więc po prostu robimy pyk, pyk, pyk. Okej, okay. To też zadanie, które jest dość takie wzięte żywcem z pewnej partii, której nie pamiętam. Natomiast chodzi o to, że teraz mamy bardzo dużą przewagę wynikającą z tego, że mamy otwartą linię dla wieży. I chcielibyśmy zagrać tu, ale wtedy wieża H8 jest lipa. I zauważcie, że ten goniec tutaj odcina te dwa pola, więc gdyby hetman znalazł się na H6 z szachem, to będzie mat. Więc gramy tu. Teraz dajemy szacha tu. Nie możemy dać tu, bo stracimy. Nie możemy dać tu, bo stracimy. Więc musimy zagrać tu. Tu. Tu, tu. Okej, okay. I tam dalej albo dawaliśmy mata, albo zdobywaliśmy hetmana. To jest raczej w porządku. Okej, okay, tutaj też takie dość ładne zadanko, które wyobraźcie sobie kończy się zdobyciem hetmana. Gramy skoczek C2. On zagra król tu, bo to jest jedyne pole. I teraz gramy skoczek E3. Jak przeciwnik nam zbije, to hetman C2 tu i tu z matem, więc przeciwnik będzie musiał tu odejść tu i wtedy gramy skoczek G2 i zdobywamy. I nice. Okej. Okay. To jest zadanie typu dziwne. Ale powiedziałbym, że po prostu chodzi o to, że gramy wieża E8 i teraz każdy ruch jego pionkiem będzie kontrowany przepchaniem naszego pionka. Czyli zagramy tu. Jeśli dorabia hetmana, to zostaje mata. Więc zagramy tu. Jak zagra H3, to my gramy G3. Jak on zagra tu, to tu. I nie może się obronić przed matem. A jak zagramy tu i on zagra G3, to gramy H3 i też dajemy mata. Nice, 38.
Więc chyba fajnie. Okej, tutaj na moje oko to jest po prostu szach. Przeciwnik musi odejść tu, wtedy dajemy szacha, przeciwnik odchodzi tu i bijemy. I zdobyliśmy figurę, nie grozi nam nic złego, a jeszcze grozimy mu jakimiś matami. Więc dajemy najpierw szacha, łubu-dubu i bijemy na b2. I po tym szachu musimy odejść gdzieś królem. I chociaż... Tak, musimy odejść królem. Odchodzimy królem na b8. I chodzi o to, że teraz możemy tutaj zbić. I po prostu tam ten atak jest bardzo, bardzo duży. Dobra, tutaj 40 zadanko. Pierwsza rzecz, która mi się narzuca, to szach, bo znaczy zbicie gońca. Przeciwnik odbija i teraz wchodzimy na silne pole. I jak król podejdzie, to kontynuujemy nasz atak, grając wieża E1. I w tym momencie możemy to po prostu zbić. I teraz nie atakujemy tutaj, tylko zdobywamy wieżę i wygrywamy. Także okej. Miało być 40, jest 40. Mój rekord to 63, ale stwierdziłem, że nie ma sensu, żeby ten filmik trwał na przykład godzinę czy dwie, żebym pobijał nie wiadomo jakie rekordy. Tutaj będzie Hetman G7. Tak, to mogę jeszcze rozwiązać dla widza, chociaż mam nadzieję, że teraz nie spierdzielę, ale chodzi o to, że zagramy tu i teraz po tym ruchu mamy taki śmieszny ruch jak goniec H6 i zdobywamy. Okej, dobra, czyli 41, widzicie? Tak to jest z tymi szachistami. Dobra, tego już nie chcę rozwiązywać. Także mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że to, w jaki sposób ja rozwiązuję zadanka, jest wam w stanie troszeczkę pomóc i sami będziecie te zadanka rozwiązywać lepiej, bo tak jak wam mówiłem w Q&A, zależy mi na tym, żebyście grali po prostu lepiej w szachy i dobrze się przy tym bawili. Także jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia niedługo. Pa, pa!